Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dzisiejszym materiałem chciałem rozpocząć serię filmów, w których opowiem wam o przeciwnikach Spidermana. Na sam początek weźmiemy na rusz doktora Curtisa Connorsa, zwanego też potocznie Jaszczurką. Był to jeden z popularniejszych przeciwników Człowieka-Pająka, który odziwał swojej ludzkiej postaci i wielokrotnie współpracował ze Spider-Manem. Można więc porównać go trochę do doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. W obu przypadkach jedna postać dysponowała dwubiegunowym charakterem. I can save them. I can cure them. There's no need to stop me, Peter. Kurt Connors przyszedł na świat i wychowywał się w Coral Gate na Florydzie. Był zdolnym dzieckiem, dlatego jako nastolatek rozpoczął i ukończył szkołę medyczną, uzyskując dwa doktoraty z biologii i chemii. Podczas długoletnich studiów poznał Martę, z którą miał syna Billiego. Następnie, będąc utalentowanym chirurgiem, zaciągnął się do amerykańskiej armii. Odczuwał ogromną potrzebę niesienia pomocy innym za wszelką cenę. Po wybuchu jednego z konfliktów wojennych, przebywając w szpitalu polowym, został poważnie ranny przez bombę wybuchającą w pobliżu. Skutkiem tego wydarzenia była utrata ręki, która doszczętnie pokrzyżowała jego karierę. Po przejściu do cywila postanowił poświęcić swoje życie na wynalezienie serum regenerującego kończyny. Używając DNA gadów, stworzył obiecującą substancję, którą testował na samym sobie. Początkowe efekty były zdumiewające, gdyż kończyna zaczęła się regenerować. Niestety wpływ RNA obcego organizmu wywołał szereg mutacji, powodujących u Kurta nagłą przemianę w olbrzymią humanoidalną jaszczurkę. W tej formie Kurt tracił kontrolę nad swoim ciałem i zaczynał siać spustoszenie w mieście. Na szczęście Spider-Man szybko go bezwładnił i przewrócił mu ludzką postać. Od tamtej pory wystąpił w dziesiątkach historii powiązanych z uniwersum Marvela. W formie doktora Connorsa pomógł Spider-Manowi uratować m.in. ciotkę May, jak i wyleczył Petera Parkera z mutacji, która wykształciła u niego dwie dodatkowe pary rąk. Pomógł nawet w schwytaniu Rhino poprzez skonstruowanie specjalnej taśmy potrafiącej przepalić skórę człowieka nosorożca. Niestety na przestrzeni tych pozytywnych zdarzeń często zamieniał się w jaszczura, który musiał niestety być obezwładniony przez Spider-Mana. W pewnym momencie nieoficjalnie należał również do Sinister Six i walczył z Secret Avengers, dowodzonymi przez Kapitana Amerykę. W jednym z komiksów, przebywając w więzieniu, został uwolniony przez wszechmocną istotę zwaną Beyonderem i walczył w tzw. tajnych wojnach w bitewnym świecie. W swojej gadziej formie Connors wykazywał szereg nadludzkich zdolności. Bez trudu potrafił podnieść przedmioty ważące 12 ton, jak i podczas biegu rozpędzał się do 45 mil na godzinę. Dzięki utwardzonej skórze był również wyjątkowo wytrzymały, gdyż potrafił wytrzymać bezpośrednie trafienia zadane przez silnych superbohaterów, jak i ostrzał z broni małego kalibru. Oczywiście mógł zostać ranny, jednak dysponował szybszą regeneracją, więc w razie potrzeby mógł gdzieś się zaszyć i zregenerować. Jego masywny ogon był używany w formie bicza, który rozpędzał się podczas uderzenia do prędkości 70 mil na godzinę. W razie potrzeby potrafił również pełzać po pionowych ścianach czy też sufitach. Dysponował również ostrymi kłami i pazurami. Uderzenie łapy zakończonej ostrymi szponami bez trudu rozcinało grube metalowe ściany. Dzięki sile psionicznej mógł również komunikować się i kontrolować pobliskich gadzich pobratymców. Jego słabością był zupełny brak odporności na niskie temperatury. Po kilku minutach przebywania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych natychmiast zamierał bez ruchu. W ramach ciekawostki podczas jednej z przygód Spider-Man wraz z Connorsem odkrył, że substancja znajdująca się w ślinie Morbiusa może w jakiś sposób ograniczyć szanse na przemianę w jaszczurkę. To właśnie dzięki nowemu odkryciu Człowiek-Pająk mógł błyskawicznie przewracać Connorsa do ludzkiej postaci. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!